Cześć, witam Was na moim kanale Ciekawe. No właśnie, Ciekawe. Dziś opowiem Wam o niezakończonej sprawie Jakuba Simandy. Jeżeli spodoba Wam się ten podcast, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie suba z dzwonkiem. Zapraszam do wysłuchania. Jakub Szymanda, 18-letni jedynak, syn pani Marii i pana Leszka. Mieszkają w Golubiu-Dobrzyniu, w, w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzą tam rodzinny interes Gospodarstwo Ogrodnicze. Rodzice mają cichą nadzieję, że w przyszłości Jakub przejmie interes rodzinny. Jakub uczy się w Grąkowie w zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skrócie CKU o profilu informatycznym. Po skończeniu szkoły, planował studiować w Poznaniu. W szkole sytuacja Kuby wyglądała nie najlepiej z powodu opuszczania zajęć lekcyjnych. Kuba ma podpisać kontrakt szkolny. Tak, w skrócie, żeby was nie zanudzać, kontrakt szkolny są to niepisane zasady, które uczeń ma przestrzegać, np. odrabianie lekcji, robienie notatek, nieopuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia. Kontrakt zawiera się również, gdy rodzice ani szkoła nie radzą sobie z danym uczniem, który sprawia szczególne problemy wychowawcze. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się szczegółowo, zapraszam do źródeł. Kuba wolne chwile spędza na składaniu, rozbieraniu, naprawianiu komputerów, z czego też korzystają inni. Kuba ma też drugą pasję, mianowicie muzykę. Dorabia jako DJ, zarobione pieniądze odkłada, odłożył też pieniądze, które dostał na 18 urodziny. Gdy uzbierał odpowiednią sumę, kupuje używanego Volkswagena Golf. Dla nastolatka nie jest to najlepszy czas w jego życiu. Problemy w szkole z pewnością mają wpływ na relacje z rodzicami. Zostawiła go dziewczyna, do sieci ktoś rzucił filmik, na którym znęcano się nad Kubą. Kubę wspiera jego kolega Karol, znają się jeszcze z gimnazjum, chodzili do jednej klasy, siedzieli w jednej ławce. Teraz też chodzą do tej samej szkoły średniej, ale Karol o innym profilu, bo samochodowym. Ostatnie wydarzenia mogły sprawić, że prawdopodobnie chłopak miał zacząć sięgać po narkotyki. 12 listopada 2014 roku do rodziców Kuby dzwoni dyrektor szkoły z informacją, że Kuby nie było w szkole. Widocznie rodzice byli w stałym kontakcie ze szkołą, skoro zostali od razu poinformowani i to przez dyrekcję szkoły, a nie wychowawcę Kuby. Rodzice wykonują swoją pracę związaną z ogrodnictwem. Czekają na syna. Gdy zdenerwowany Kuba wraca do domu w towarzystwie Karola, pan Leszek pyta go, czemu nie było go w szkole. Na co Kuba odpowiedział: A ty, Tata, nie wiesz, co się dzieje. Później rodzice dowiedzieli się, że Kuba zamiast w szkole był z Karolem i nie tylko. W Krakowie w ten dzień Kuba dostał mandat za przekroczenie prędkości. Po jakimś czasie Kuba informuje rodziców, że odwiezie Karola do domu. Rodzice, pochłonięci pracą, orientują się, że Kuba zbyt długo nie wraca, więc dzwonią do syna, który nie odbiera. Kuba miał umowę z rodzicami, że zawsze po nieodebranym trzecim połączeniu ma odzwaniać. Gdy Kuba nie oddzwonił, zaniepokojeni rodzice zdecydowali się pojechać do domu Karola. Na miejscu drzwi otworzyła mama Karola, zapytano o niego, potwierdziła: Właśnie wrócił do domu. Co też zauważyli rodzice Kuby, widząc go wchodzącego drugim wejściem? Miał też rozmawiać przez telefon. Zapytany przez pana Leszka, czy wie, gdzie Kuba jest, ten odpowiedział, że nie, bo Kuba go zostawił i gdzieś pojechał. Pan Leszek, próbując czegokolwiek się dowiedzieć, pyta, czy wie, gdzie Kuba może być. Karol stwierdza, że nie, wie i go w ogóle to nie obchodzi. Coraz bardziej zmartwieni rodzice udają się na posterunek policji. W tym czasie Karol dzwoni do swojego kolegi Łukasza z prośbą, czy nie mógłby pojechać do lasku w Gałczewku sprawdzić, czy nie ma tam Kuby. Łukasz był z Andrzejem u Damiana, więc jadą w trzech. Karol przez telefon kieruje ich w konkretne miejsce. Około godziny 18:00 rodzice Kuby docierają na komisariat policji i policjantowi dyżurującemu zgłaszają zaginięcie swojego syna. Pan Leszek podaje numery rejestracyjne auta Kuby i przy końcówce się zawahał. Policjant sam podał ostatnie numery. Informują też, że syna ostatni raz widzieli z Karolem. Więc został wysłany patrol do domu Karola. Państwo Shimanda są zaprowadzeni do jednego z pokoi. Zostaje z nimi policjant, jakiś taki poddenerwowany, cały czas pali papierosy. W tle rodzice Kuby słyszą syrenę pogotowia. Po chwili do pokoju, w którym przebywają, wchodzi kilku policjantów z pogotowiem. Jest to godzina dziewiętnasta. Jeden z policjantów przekazuje rodzicom wiadomość o śmierci ich jednego syna. Pogotowie się przydało, ponieważ pani Maria, jak i pan Leszek, tracą przytomność. Kuba za miesiąc, bo 15 grudnia, obchodziłby 19 urodziny. A co się dzieje w lesie? Łukasz dociera na wskazane miejsce, zauważa samochód Kuby, w którym palą się światła, jest włączone radio, ale nie gra. Dostrzega Kubę wiszącego na drzewie, ściągają Kubę z drzewa i kładą go na trawę. Wzywają pogotowie i to była 21 godzina. Do lasu z policją przyjeżdża Karol, są też rodzice Kuby, lekarz pogotowia o godzinie 21:45. Lekarz stwierdza zgon poprzez powieszenie. Na miejscu nie pojawia się prokurator, ponieważ stwierdzono samobójstwo. Wydaje polecenia telefonicznie. Tylko nie wiem jakie. Ponieważ policja nie zabezpiecza miejsca zdarzenia, nie robią oględzin miejsca ani ciała Kuby. A skoro nie ma oględzin, to nie ma raportu. Nie, zabi nie zabiera dowodów, takich jak telefon Kuby, pętli wisiel wisielczej. Trzej koledzy zostają tylko spisani. Karol też został spisany, nieprzesłuchany. Karol bez prawa jazdy odjeżdża samochodem Kuby, który też nie jest zabezpieczony, a ciało Kuby zostaje przewiezione do domu. Po, do domu pogrzebowego. Więc nie została wykonana sekcja zwłok. Rodzice Kuby wrócili do domu z policjantami. Jeden z nich oddał panu Leszkowi portfel oraz telefon ich syna. Jak się później okazało, telefon był już wyczyszczony, wszystko było usunięte, także nie można było już niczego odzyskać. Następnego dnia Karol z kolegą jadą na miejsce zdarzenia jak zeznał świadek, zabrał pętlę wisielczą. Śledztwo zostało umorzone zaledwie po dwóch dniach. Do pogrzebu Kubę szykowała pani Danuta, która dobrze i od dziecka znała Kubę, ponieważ była jego sąsiadką. Według niej Kuba nie popełnił samobójstwa, ponieważ ciało Kuby nie miało znamion, takich jak ciało samobójcy, mianowicie u samobójcy szczęka jest zaciśnięta. Kuba nie miał zaciśniętej szczęki. Na szyi odbija się cała pętla. Kuba miał ślady tylko po bokach i wyglądało to tak, jakby odbił się drut. Pani Danuta uważa, że Kuba zmarł na leżąco. Co dzieje się z autem, którym odjechał Karol? Mianowicie Karol po pięciu dniach oddaje auto rodzicom pana Leszka. Uwagę pana Simandy zwraca dobrze wyczyszczony, wręcz wypucowany samochód. Kuba dbał o auto, ale w takim czyściutkim stanie zostało zwrócone. zastanawiało. Tak więc pan Leszek udał się z autem, oczywiście, do swojego mechanika, który znał auto, ponieważ je serwisował, od kiedy Kuba je kupił. Mechanik ewidentnie stwierdza, że coś musiało być robione przy samochodzie, ponieważ nie był w takim samym stanie, jak Kuba je kupił. Niektóre elementy były rozbierane i wyciągane, takie jak osłona drążka do zmiany biegów, tapicerka na drzwiach. Dzięki uporowi rodziców Kuby, Niewierzących w samobójstwo syna, pierwsze przesłuchania świadków odbyły się po kilku miesiącach. Karol zeznaje, że nie wychodził z domu i grał w PlayStation. Innym razem, że jednak wychodził z domu, śledztwo zostało umorzone w lutym 2015 roku. W 2018 roku rodzice Kuby biorą udział w programie telewizyjnym T.V.N. Po opublikowaniu reportażu państwa szymandów zaczynają spotykać nieprzyjemne sytuacje. Na pomniku Kuby został, zostały wylane dwa wkłady do świeczek z parafiną. Pan Leszek, w miejscu śmierci Kuby na drzewie, przybił krzyż z tabliczką upamiętniającą ich syna. Została ona zniszczona wraz z koroną na krzyżu, a drzewo zostało podpalone. Rodzice Kuby na telefon stacjonarny oraz komórkowy otrzymują głuche telefony. Została podpalona szklarnia, na aucie ktoś napisał: Zostaw to. Wszystkie te incydenty zostają zgłoszone na policję, ale lekceważono pana Leszka, a nawet zasugerowano, aby faktycznie to zostawił czyli ma uwierzyć w samobójstwo syna. Rodzice Kuby traktują te zdarzenia jak próbę zastraszenia, ale za wszelką cenę, Chcą się dowiedzieć, w jaki sposób zmarł ich syn. Wstrzęto drugie śledztwo w Toruniu 8 listopada 2018 roku. Śledztwo było umorzone i wznowione. Ponownie, efektem, efekt jest taki, jak można przeczytać: przesłuchano wielu świadków, w tym wykonano specjalne przesłuchanie dwóch świadków, którzy znaleźli ciało Kuby. Jeden z nich przebywa za granicą, być może dlatego dwóch. Zlecono i przeanalizowano opinie biegłych z dziedziny medycyny sądowej, toksykologii i psychologii. Wykonano eksperyment procesowy, dokonano ekshumacji zwłok i ekspertyzy zwłok nastolatka. Sprawem, sprawą zajęło się też archiwum X. Prokurator, który zaczął prowadzić tą sprawę, został zwolniony i przeniesiony do Torunia, a jego zastępczyni została zwolniona ze stanowiska. I w tamtym czasie pracowała w golubiu Dobrzyniu. Czy dziś pracuje? Nie wiem. To byłoby na tyle. Cześć.